Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam was serdecznie i witam także naszych przyjaciół. Witam was, kochani. Przeżyjcie razem z nami spotkanie z Panem Jezusem. Niech On prowadzi nasze życie do Boga Ojca. Ostatnio mówiliśmy o tym, że nie zawsze może mamy ochotę dzielić się z innymi pokarmem, szczególnie chcielibyśmy to sami zjeść. I za to, że nie mamy oczu Pana Jezusa, przeprośmy Go teraz, śpiewając: przepraszam Cię, Boże. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Dzięki, usiądźcie. Byłem w waszym wieku, kiedy wujek przyjechał na rowerze odwiedzić nas. Z tej miejscowości Kuźnicy Gierczyńskiej do Częstochowy było 12 kilometrów, więc sobie taki wykonał spacer na rowerze i powiedział tatusiowi, że dziadziuś będzie jechał taką furmanką. To był taki specjalny pojazd, który ciągnęły konie, i zabierze właśnie ten pojazd. I kochani, mnie coś podkusiło, mówię do tatusia i mamusi, ja bym sobie tym pojeździł. Mamusia mówi: nie, dlatego że dziadziuś już przyjedzie, nie wiemy o której godzinie, i musi ten rower zabrać ze sobą na wieś. Ale wiecie, jak diabeł podkusi, kiedy rodzice zajęli się swoimi sprawami, ja zabrałem ten rower i z kolegami pojechałem na przejażdżkę. Tam była bardzo nierówna droga, przewróciłem się, także uszkodziłem koło, skrzywiło się. No i jeszcze inne były też defekty tego właśnie pojazdu. Przyszedłem ze zbitym kolanem, no i ciekaw jestem, myślałem sobie, co będzie. Wchodzę do pomieszczenia, gdzie stał ten rower, a tam przy drzwiach stoi tatuś i mamusia. Spuściłem głowę, no i mówię, no źle się stało, a mamusia mówi: wiesz, że dziadziuś przyjechał, nie ma rowera. Jak my wyglądamy teraz, prawda? No ja spuściłem głowę, zacząłem płakać. I mówię, no przepraszam, mamusia mnie przytuliła, kochani, jak mama tego chłopca. I mówi, no wiadomo, jest sprawą, przeprosiliśmy dziadusia, ty go potem też jeszcze przeprosisz, no ale już przebaczamy ci, nie ma innego wyjścia. I pomogła mi obandażować to rozbite kolano, jak się wszystko uspokoiło. Dlaczego o tym mówię? Że niewiele czasu upłynęło i ja dostałem bardzo ładną kukiełkę, podobną do tej. No cieszyłem się tą kukiełką, bo występowałem w Teatrzyku Kukiełek, więc mi się sobie to, jeszcze będę się starał tę kukiełkę wykorzystać. I zauważył mój brat Janek, że tę kukiełkę mam. Zostawiłem gdzieś na swoim biurku. Następnego dnia szukam lalki, kukiełki nie ma. Okazało się, że Janek bez porozumienia ze mną wziął do szkoły, a w szkole oczywiście pokazywał wszystkim, i ktoś mu skradł tę lalkę. Kiedy wrócił do domu, ja zrozpaczony mówię: mamusiu, nie ma lalki, co się stało? No, mamusia oczywiście nie kłamała, powiedziała: prawdopodobnie Janek ją zabrał do szkoły. Więc ja z furią wielką do brata, mam go nie pobił, a on spuścił głowę i mówi: skradziono mi. Powiedziałam: ja ci nie daruję tego, ja ci nie przebaczę. Kiedy mamusia to zobaczyła, powiedziała: słuchaj, Antosiu, to lalka jest ważniejsza od miłości do twojego brata. Pamiętasz, co było z rowerem? Przebaczyliśmy ci, a ty nie umiesz swojemu bratu przebaczyć. Wiecie, jak ja się okropnie wstydziłem? Oczywiście, że poszedłem do Janka,
objąłem go za szyję i powiedziałem: przepraszam cię, że ci nie chciałem przebaczyć. A Janek zaczął płakać. Kochani, dlatego o tym mówię, że tyle razy my obrażamy Pana Boga, spowiadamy się, a Pan Bóg nam ciągle przebacza. Przypomnijcie sobie, jak wyglądało wasze pierwsze przygotowanie do spowiedzi. Ja na przykład miałem tak dużo grzechu przed pierwszą spowiedzią, że nie wiedziałem, od którego grzechu zacząć spowiedź. Tyle miałem tych grzechów i Pan Bóg mi przebaczył. Ile razy też postanawiamy, że się zmienimy, a tu nagle podwinie nam się noga, diabeł nas do złego skusi i znów upadamy. I jeżeli tylko naprawdę żałujemy i chcemy się poprawić, ciągle nam Pan Bóg przebacza. Ale do czego zmierzam? Do tego, żebyśmy i my uczyli się od Pana Boga, naszego najlepszego Ojca, żeby nie tylko On nam przebaczał grzechy, a żebyśmy i my umieli także przebaczać drugiemu człowiekowi. Dlatego, co mówimy w modlitwie pańskiej? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest szalenie ważne. I tu nam przypomina Pan Jezus wspaniały przykład, a szczególnie w roku miłosierdzia o tym musimy pamiętać. O ojcu, który miał dwóch synów, pamiętacie? Jeden był dobry, starszy, ale młodszy, chuligan z tej ziemi. Tak, cały majątek roztrwonił. Nazywamy go synem marnotrawnym, prawda? I chociaż wszystko przepuścił, skrzywdził ojca. Co tatuś robi, kiedy przychodzi w łachmanach? Chce być sługą. A ojciec co mówi? Zawsze cię kochałem. Nigdy nie przestałeś być moim synem i będziesz nadal moim synem. Proszę. Kazał zabić cielaka dla swojego syna i odziać go w najlepsze szaty. Tak, no właśnie. I tego nas uczy Pan Bóg. Proszę. Miłosierny. Tak, dlatego właśnie nazywamy tego Ojca, Ojcem Miłosiernym, a w osobie tego Ojca jest sam Pan Bóg, prawda, który nas kocha i zawsze nam przebacza. Bóg nas zawsze kocha, nigdy nas nie zdradza. Zawsze możemy do Pana Boga wrócić poprzez sakrament spowiedzi. To jest szalenie ważne. Dlatego też mówi nam Pan Jezus, abyśmy uczyli się od Niego otwartych ramion. Patrzcie, kochani, wszyscy apostołowie zdradzają Pana Jezusa. Nikt nie zostaje przy Nim za wyjątkiem Jana, najmłodszego, się opiekuje Matką Bożą. A Pan Jezus rozkłada ręce i tym, którzy Go bili, którzy Go poniżali, przebacza. Te piękne słowa Pana Jezusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, prawda? Ciągle Pan Jezus nas uczy miłosierdzia, nam przebacza, ale zaprasza nas, żebyśmy my umieli także przebaczać innym. A piękny jest moment, kiedy Pan Jezus zmartwychwstały spotyka się z apostołami w Wieczerniku. Oni myśleli, że im odbierze władzę apostołów, że ich poniży. A Pan Jezus mówi do nich: zmartwychwstały, pokój wam, przebaczam wam grzech zdrady, wszystkie wasze grzechy. I co nam zostawia? Daje władzę apostołom, ich następcom, żeby oni także przebaczali grzechy. W spowiedzi świętej: komu odpuścicie grzechy, będzie miał odpuszczone, komu zatrzymacie, będzie miał zatrzymane. I przeszło 2000 lat Chrystus przebacza nam grzechy, bo Pan Jezus mówi: ja i Bóg Ojciec jedno jesteśmy, czyli Bóg Ojciec, cała Trójca Święta przebacza nam grzechy. Dlatego też prosimy o to Pana Boga, aby nam przebaczał grzechy, ale równocześnie, jak my przebaczamy naszym winowajcom, taką samą miarą. I dlatego też przypomina nam święty Jakub, że kłamcą jest ten, kto mówi, że kocha Boga, a nie umie przebaczyć drugiemu człowiekowi. Prawda? Święty Jan z kolei mówi: jeśli chcesz coś ofiarować Panu Bogu, a przyjdziesz do ołtarza i wiesz, że jesteś poróżniony z drugim człowiekiem, nie możesz tego daru ofiarować. Najpierw idź, pojednaj się, przebacz temu człowiekowi, a potem pojednany przyjdź i złóż dopiero Bogu w ofierze swój dar. To jest, kochani, szalenie ważne, abyśmy my umieli w podobny sposób darować. I moi drodzy, wspaniały przykład daje Pan Jezus w opowiadaniu
o takim nieuczciwym człowieku, który pożyczał od swojego pana wiele pieniędzy, ale równocześnie pożyczył mniejszą kwotę drugiemu człowiekowi. I kiedy ten go prosił, żeby jeszcze poczekał, bo nie może zwrócić, wtrącił go do więzienia, prawda? Chociaż sam pożyczył od swojego pana o wiele więcej. Jak się ten pan dowiedział, powiedział: jesteś dłużnikiem nieużytecznym, skoro nie miałeś temu przebaczyć, ja ci nie przebaczę, prawda? I dlatego też musimy się tego przebaczenia użyć od samego Boga Ojca, który nam także przebacza. Stąd, kochani, mamy wiele wspaniałych przykładów waszych rówieśników, którzy potrafili swoim największym wrogom przebaczyć. Kochani, święta Maria Goretti, pamiętacie? Sąsiad ją zamordował, prawda? Ale przed śmiercią przebaczyła mu, że jej odebrał życie. I to go tak wpłynęło na niego, że i on się później nawrócił, prawda? Był nawet na jej beatyfikacji, kiedy ogłoszono, błogosławiono już jako nawrócony człowiek. Puszczono go z więzienia. Życie jej odebrał, a ona mu potrafiła przebaczyć grzechy. To samo, kochani, święta błogosławiona Karolina Kuskówna, też zamordowana przez żołnierza rosyjskiego, też w agonii mu przebaczyła to, że jej odebrał życie. Mamy wiele wspaniałych przykładów ludzi, którzy potrafili pięknie darować winy tym, którzy właśnie tak występowali. Kochani, święty Dominik Savio. Taki przykład jest, że jeden z chłopców zrobił wielką krzywdę całej wspólnocie i wskazał na Dominika, że to Dominik zrobił. I Dominik nic się nie odezwał, kiedy wykryto tę sytuację. Ale potem oczywiście wyszło na jaw, że to nie wina Dominika. I kiedy święty Jan Bosko go pyta: słuchaj, dlaczego nie powiedziałeś, nie wskazałeś na tego, który właśnie tę krzywdę zrobił? A on mówi: bo mi go było szkoda. Ja pierwszy raz dopiero byłem osądzany, tak? To by mi nie wyrzucono ze szkoły, a jego może by wyrzucono ze szkoły, dlatego przyjąłem winę na siebie. Ale ja mu przebaczam. A szczególnie śliczny przykład to mamy u świętego Jana Pawła II, który, pamiętacie, jak darował Ali Akczy, który go chciał zamordować, kiedy wieziono papieża postrzelonego do kliniki Gemelli, modląc się mówił: ojcze, przebaczam mojemu wrogowi, temu, kto chciał mnie zamordować, ojcze, przebacz mu. I potem, kiedy już wyzdrowiał, przyszedł do więzienia, gdzie był Ali Akcza, i sam powiedział: ja ci w dniu zamachu przebaczyłem, bo mnie tego uczy Pan Jezus, żebym ja także umiał przebaczać innym, bo od Pana Jezusa pragnę, by przebaczał mi także moje grzechy. Kochani moi, wiele tych przykładów mamy. Stąd też pamiętajmy o tym, żeby zawsze umieć przebaczać i darować swoim wrogom. Pomyślcie, a może macie kogoś, komu trudno wam przebaczyć. Może jakiejś nienawiści jesteście do kogoś, kto by wam niesłusznie wyrządził krzywdę. Dziś nas Pan Jezus zaprasza do tego wezwaniem: i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Jaką chcesz miarą, by ci Pan Bóg przebaczał grzechy, taką miarą i ty przebaczaj. Wiecie, o co tu chodzi, prawda? Skoro mnie Bóg przebacza, to ja powinienem się tego uczyć, choć mi, nie wiem, ile kosztowało. I dlatego też nie zaciskam pięści do mojego winowajcy czy wroga, ale podaję mu rękę na przebaczenie. Taką piękną piosenkę śpiewa młodzież oazowa: pojednanie to ty, pojednanie to ja. Miłość Boża jest w nas. Każdy człowiek to brat. Pomyślcie o tym, w jaki sposób mogę taką miarą przebaczać innym, jaką miarą Bóg mi przebacza. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A wstańcie. A ponieważ nie zawsze mieliśmy ochotę przebaczać, ja na przykład mojemu bratu Jankowi, ciągle się tego wstydzę teraz, prawda? Że wyżej ceniłem kukiełkę od mojego brata. To za to Pana Jezusa przeprosimy.
Wy skrzypce zaśpiewamy. Panie, przebacz nam, tak? Przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy błądzimy. Ojcze, zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy błądzimy. Ojcze, zapomnij nam. I nasze zadanie, jak będą nas brały nerwy, będziemy mieli ochoty przebaczyć innym. Przypomnijmy sobie to wezwanie z modlitwy pańskiej. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drogie dzieci, serdecznie pozdrawiam, zapraszam do rozwiązywania dzisiaj w ramach kropelki radości krzyżówki. Dziękuję wam za to, że już tyle czasu jesteście razem z nami. Dziękujemy za uważne wsłuchiwanie się w katechezę księdza biskupa Antoniego Długosza. Księdzu biskupowi też bardzo dziękujemy i waszym rówieśnikom, którzy w tej katechezie brali udział. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie. A teraz podam telefony dla was. Jeżeli chcecie rozwiązywać dziś krzyżówkę, to uważajcie. 56 657 0011, pierwszy telefon. Drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Mamy też telefony dla dzieci z zagranicy. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Ważna sprawa, nagroda. Przewidzieliśmy ją dzisiaj dla was. Tą książeczkę napisała Magdalena Buczek, założycielka kółek różańcowych dzieci, moja mama z Fatimy. To nagroda dla każdego, kto odpowie oczywiście poprawnie, rozwiązując konkretne, kolejne hasło, które będziemy sobie tutaj wyznaczali. Zresztą to wy sami wybierzecie sobie od 1 do 14. I co ważne, jeszcze piszecie do nas maila na nasz adres kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Najlepiej imię, nazwisko, dokładny adres, aby ta nagroda, książeczka mogła do was dotrzeć. Czekamy na telefony. O, już dzwoni dzwonek do naszego studia. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Kamila. Kamila, tak? Witam cię, Kamilo. Skąd telefonujesz? Do Słówki. Pierwszy raz, czy już któryś? Któryś. Za każdym razem się udało? Prawie. Prawie. No to Kamilo, próbujemy, patrzymy na krzyżówkę, dobrze? Spójrzmy na krzyżówkę. Mamy 14 haseł i pytanie, które wybierasz dla siebie? Dwójkę. Dwójkę. To ja sobie wpiszę, że Kamila dwójkę. Podświetlamy dla ciebie dwójeczkę, widzisz? Z góry w dół mamy... I to jest tak. Największy ptak polski. Polski największy ptak. Ciekawy jestem, czy będziesz wiedziała, jak on się nazywa, jak my go nazywamy. Bocian? No, nie. Największy polski ptak. Bardzo rozłożyste ma skrzydła, szybuje, bardzo szybki jest. I to tak można nawet powiedzieć, tak drapieżny. No i może nam się kojarzyć z naszym godłem. Orzeł. Orzeł, ale bym go nazwał. Jak orzeł się nazywa? My go nazywamy jeszcze, że to jest orzeł. I rozpoczynamy od pierwszej literki B. Orzeł i on się konkretnie nazywa jeszcze. Jaki to jest orzeł? I on się konkretnie
radio czy telewizor powinien być wyciszony u ciebie. Jak nazywamy tego orła? Orzeł b. Orzeł. No, jaki? Nie, nie polski, na B. Literka B rozpoczyna to właśnie. Nie wiem. No jak tego orła nazywamy? Już za dużo nie mogę podpowiedzieć, ale on jeszcze tak. Jaki on jest? Jakiego koloru jest ten orzeł? Biały. Biały. A nie możemy powiedzieć orzeł biały, tylko orzeł? Czarny. Nie, nie. Biały. Od białego. Po tej linii pójdziemy. Jaki to jest orzeł? I jeszcze właśnie go tak dookreślamy. Dookreślamy tego orła. Właśnie literkę B rozpoczynamy i można powiedzieć od właśnie koloru biały, ale nie jest to słowo biały. No, tak narada w rodzinie trwa, tak myślę. B i E. Popatrz, jak dużo podpowiadam. Orzeł, bie. Jeszcze tylko trzy literki ci zostaną. Orzeł, bie. No niestety, Kamilo, co zrobić? Nie udało nam się, to więc spróbujemy dalej. Kamilo, no mam nadzieję, że szczęście będzie, a to będzie dla ciebie też takie zadanie, by poszukać, co to za orzeł, jak my go jeszcze nazywamy. Dobrze? Dziękuję ci. Mamy następny pewnie telefon. Halo, halo? Halo? Kto jest z drugiej strony? Mateusz. Mateusz, witam cię. Mateuszu, podejmujesz no tą nieudaną Kamili, czy myślisz o innym haśle? Jedynka. Mateusz, tu mamy wolne jeszcze. Mateuszu, miasto słynące z targów i koziołków z Ratuszowej Wieży. Jest takie miasto. Jak ono się nazywa? Duże miasto? Kraków? No nie, tam w Krakowie. Kraków nam się kojarzy z Trębaczem, prawda? Na Wieży Mariackiej. Trębacz, sygnał w południe, każdy odtrąbiony jest godzina 12. A tam... Nie. Myślimy o koziołkach, pokazują się koziołki też o... No, pewnej godzinie, no i takie słynne targi też się odbywają, może to tobie niewiele mówi, to podpowiem, że to jest w Wielkopolsce. Duże miasto w Wielkopolsce. A może nawet stolica Wielkopolski. Skąd ty jesteś? Mateusz, gdzie mieszkasz? W Zapalicach. Gdzie? W Zapalicach. Mhm. To jak? Wielkopolska. Wiesz, gdzie to jest Wielkopolska? Stolicą Małopolski jest? A stolicą Mazowsza jest? Mateusz? Jesteś? Mateusz? Co? Jesteś? Jestem. Stolicą Polski jest? Jakie miasto? Warszawa. Warszawa, świetnie. I też stolicą Mazowsza jest Warszawa. Wielkie województwo mazowieckie i Warszawa też jest no, tym głównym miastem Mazowsza. A Wielkopolska? Jakie ma największe miasto? Jest takie województwo wielkopolskie, prawda? Mateuszu, no niestety, trochę widzę, trudu mamy. Ta geografia nam się trochę kłania. Niestety, Mateuszu, to też nam się nie udało. Próbujemy dalej. Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, ty masz na imię? Ignacy. Ignacy, próbujemy się zmierzyć z pierwszym czy drugim, czy wybieramy inne hasło?
Szóstkę. Ignacy, mamy Ignacego. Ignacy, powiedz mi, czy ty wiesz, najgłębsze jezioro w Polsce, jakie to jest jezioro? Bo są bardzo duże jeziora, ale chodzi nam o to najgłębsze. I ono jest na Mazurach, to jezioro. Jak, Ignacy? Mamry. Nie. Mamry to może być jedno z tych większych, ale chodzi nam o takie najgłębsze jezioro, najgłębsze. Jest też taka rzeka. Tylko się nazywa Czarna. Czarna i później nazwa ta, o którą mi chodzi, jeżeli myśli... O, Hańcza, przez samo H. I próbujemy ją wpisać. Może nam się uda rozwiązać pierwsze z haseł. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, Ignacy. Pamiętaj wysłać do nas adres. I kogo pozdrawiamy? Mamy tatę, siostrę. I? Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Ignacy. Z Panem Bogiem. Próbujemy odebrać następny telefon. Proszę, halo, kropelka radości. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Franek. Franek. Franiu, które wybierasz hasło w krzyżówce? Jeden. Jeden. Tam, gdzie Mateusz próbował. Franek. Franek, powiedz mi, Małopolska, to miasto słynące z targów i tych koziołków, wiesz, jakie to miasto? Poznań. Brawo. Tak, już wpisujemy, już mówię brawo, bo widzimy, że ta Hańcza nam pomogła, bo mamy to ni. Franiu, kogo pozdrawiasz? Mamy, tatę, siostrę, babcię i księdza prowadzącego. Dziękuję, Franiu, pozdrawiam ciebie też serdecznie. Dla ciebie będzie nagroda. Pamiętaj tylko, żebyście wysłali do nas maila, dobrze? Dobrze, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Moja mama z Fatimy to książeczka, która będzie dla was, jest dzisiaj nagrodą. Proszę bardzo, kropelka radości. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty masz na imię? Marcin. Marcin. Marcinie, ile masz lat? Mam 8. 8 lat. Próbujemy się zmierzyć z którym hasłem? Dwójką. Z dwójką. Tam, gdzie Kamila próbowała, tak? Tak. Marcinie, no to powiedz mi, co to jest za ptak? Największy polski ptak? No i już wiemy, że to orzeł, ale jeszcze tam mieliśmy problem z tym, jak go nazwać. Powiedz nam. Bielik. Bielik, tak. Chodzi o orła, którego nazywamy orzeł bielik. O, też brawo biją tobie w domu. Tego orła mamy w godle. Dumni jesteśmy z tego orła. Dziękuję. Powiedz, kogo chciałbyś pozdrowić? Mamę. Mamę. No to brawo dla mamy też. Dziękuję ci bardzo. Wyślijcie też do nas maila. Dla ciebie też będzie nagroda. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Proszę... O, już dzwoni dzwonek. Proszę bardzo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony... Jasiu. Jasiu. Jasiu, witamy ciebie serdecznie. Ile ty masz lat? 10. Jasiu, z którym pytaniem się chcesz zmierzyć? 10. Dziesiątek. Janek. 10. No, kraina położona w delcie Wisły. Delta Wisły to jest, wiesz, która ta delta, gdzie uchodzi, nie? Gdzie się rozpoczyna bieg Wisły, tylko gdzie uchodzi. I jak się nazywa ta kraina, to nie konkretne miasto, tak to specyficznie nazywamy. Jak trochę... Byśmy powiedzieli... Mazury. No nie, Mazury nie tam, aż Wisła nie zachodzi. Bo chodzi nam o Wisłę, prawda? Ona uchodzi do morza. I tam ta kraina się tak specjalnie nazywa. Nie wiem, czy sobie kojarzysz. To ja może podpowiem, że zaczyna się na literkę Z z kropką, czyli Ż. Żuławy?
O, widzisz, widzisz, bardzo dobrze. Już powiem, że bardzo dobrze. My wpisujemy. Brawo, Janku, brawo. Bardzo dobrze to rozszyfrowałeś, odczytałeś. Właśnie to jest ta, tam uchodzi, to się nazywa Żławy, więc nie żadna miejscowość konkretna, tylko, tylko ta kraina, tak ją nazywamy. Kogo pozdrawiasz? Całą rodzinę, tak. I księdza prowadzącego. Bardzo dziękuję, ja też. I ministrantów wszystkich na świecie. Na świecie nawet. Ja odwzajemniam te pozdrowienia, dziękuję ci. Pamiętaj, wyślij do nas swój adres dokładny na naszego maila i też dla ciebie będzie książeczka Moja mama z Fatimy. Bóg zapłać. Drogie dzieci, teraz krótkie spotkanie z Magdą Buczek. To ona jest autorką tej książki, którą dziś otrzymujecie w prezencie. A po tym spotkaniu z Magdaleną dalej rozwiązujemy i próbujemy się zmierzyć. Dziś widzimy z niełatwymi pytaniami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a szczególnie wszystkie dzieci. Dziś pierwsza sobota czerwca. Tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, pragniemy wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy, zniewagi, bluźnierstwa. Chcemy powierzyć się na nowo niepokalanemu sercu Maryi. Powierzyć siebie, nasze rodziny, całą wspólnotę podwórkowych kół różańcowych dzieci. Pamiętamy o nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca. Mam nadzieję, że każdy z was wypełnił bądź wypełni jeszcze dziś warunki tego nabożeństwa, a są nimi uczestnictwo we mszy świętej, przyjęcie komunii świętej, spowiedź święta, odmówienie różańca. I to wszystko pragniemy ofiarować na wynagrodzenie niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi, a także przez 15 minut rozważać jedną lub kilka tajemnic różańca świętego. W naszych audycjach w pierwsze soboty kontynuujemy to nabożeństwo, przygotowując się w ten sposób do ważnego wydarzenia dla naszej wspólnoty, jakim jest ogólnopolska pielgrzymka podwórkowych kół różańcowych dzieci na Jasną Górę. W tym roku spotykamy się już po raz 19, dokładnie w sobotę 16 czerwca. Przygotowujemy się do tego wydarzenia nie tylko organizując wyjazdy z różnych części Polski, spoza granic, ale również przygotowując się duchowo, aby nasze serca były otwarte, pełne wdzięczności, radości i gotowe, by przyjąć łaski, które Maryja dla nas wszystkich przygotowała. Zapraszam więc teraz do wspólnej modlitwy i wspólnego rozważania. Modlitwa na pierwszą sobotę piątego miesiąca nabożeństwa. O niepokalane serce Maryi, wzorze pokory, bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci wstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam podporządkować się we wszystkim woli Bożej. Amen. Tajemnica piąta. Światła, ustanowienie Eucharystii. Panie Jezu, dziękujemy Ci za największy skarb, za Twoje ciało i Twoją krew, którą nam dajesz podczas każdej
Eucharystii, za to, że dajesz nam siebie w każdej mszy świętej, gdy możemy Cię przyjmować do swojego serca. Pragniemy, aby każda Eucharystia była dla nas najpiękniejszym spotkaniem z Tobą. Spotkaniem, na które przychodzimy z otwartym i pełnym radości sercem, by przyjąć Cię. I prosimy, abyś swoją obecnością w naszych sercach przemieniał nas, uświęcał. Niech Eucharystia stanie się centrum naszego życia. Maryjo, niewiasto Eucharystii, pomóż nam godnie, z miłością i w skupieniu uczestniczyć w każdej mszy świętej. I na zakończenie pragnę jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie zaprosić Was na naszą pielgrzymkę. Pamiętajcie, 16 czerwca w sobotę spotykamy się na Jasnej Górze. Rozpoczęcie o godzinie 11, natomiast o godzinie 13 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Długosza. A wcześniej koncerty, czas świadectw, modlitwa różańcowa. Niech więc nikogo z Was nie zabraknie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Magdaleno, bardzo dziękujemy za słowo. Kropelka radości. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Zosia. Zosiu, ile ty masz lat? Prawie 10. Prawie 10. Znasz się na geografii? Tak o. Tak o. No to patrzymy na krzyżówkę i próbujemy wybrać coś dobrego dla ciebie. Który numer lubisz? Czy które hasło chciałabyś ty wybrać? 5. Piątkę. No właśnie dlatego tak cię trochę pytałem. Nie jest to proste, ale próbujmy. Jak nazywa się mieszkanie bobra, gryzonia, który występuje oczywiście w Polsce? To też nie jest takie proste. Zaczyna się na Z z kropką. Czy ty skojarzysz, jak my to nazywamy? Żeranie. No wiesz co? No genialnie. Ja mam ostatnio o tym lekcję. No popatrz, ja tak martwiłem się, kto odpowie, wiesz, na to pytanie. Tak się zastanawiałem, czytałem te hasła, mówi, to nieprosta sprawa będzie, a tutaj ty to od razu tak widzisz, rozwiązanie jest. Dziękuję, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam całą moją rodzinę i mojego księdza katechetę, księdza Tomka Sieradzkiego. I gratuluję ci wiedzy. Jak to dobrze się uczyć i słuchać, prawda? Później przychodzi taki moment i my wiemy, Żeremia. Dziękuję ci bardzo. Z Panem Bogiem. Radio, znaczy kropelka radości, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Franek. Franiu. Jeszcze raz? Franek. Franek, bo już dzisiaj jeden Franek był, to nie ten sam, co? Nie. Bo nawet podobne głosy macie. Franiu, powiedz mi, który raz? Pierwszy czy kolejny rozwiązujesz krzyżówkę? Kolejny. Udawało się? Udawało się. Udawało. No to próbujemy. Które ty wybierasz dla siebie hasło? Czwórkę. Czwórkę. Franek. Franek. No to drzewo, które rośnie w naszej ojczyźnie, w Polsce i ma białą korę, czyli jest takie charakterystyczne. Jakie to drzewko? Ono też często ozdabia nam ołtarze podczas Bożego Ciała. Brzoza. O, bardzo, bardzo ładnie to powiedziałeś. I pasuje, łączy się z hańczą. Franiu, zabrzmiały fanfary, więc to jest potwierdzenie. Dziękuję. Kogo pozdrawiasz? Całą moją rodzinę, telewizję trwam, księdza prowadzącego i wszystkich księży na świecie. Dziękuję. Wybiera się na naszą pielgrzymkę 16 czerwca? Wybiera się na pielgrzymkę 9 czerwca do Wąwolnicy. A, no ale po 9 jest 16. Może spróbowałbyś, co? Może. Weź kogoś. Na pewno będzie piękny, piękny dzień, piękne nasze doświadczenie, spotkanie z Matką Najświętszą.
Więc pomyśl o tym. Tak, kładę ci to na sercu, dobrze? Dobrze. Dziękuję, Franiu. Odwzajemniam też pozdrowienia. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, kropelka radości. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ty masz na imię? Karolina. Witam cię, Karolino. Ile masz lat? 10. Rozwiązywałaś krzyżówkę już w kropelce radości? Nie. Nie jeszcze, pierwszy raz? Tak. No to się cieszę z twojego telefonu. Karolino, powiedz, spojrzymy na krzyżówkę razem. Już trochę mamy zapełnionych tych haseł. Które ty wybierasz dla siebie? Dziewiątkę. Dziewiątkę, bardzo dobrze. A skąd ty jesteś, Karolino? Z Redy. Z Redy. O, to ja myślę, że tak właśnie, że będziesz wiedziała. Co nazywamy złotem polskiego Bałtyku? Bursztyn. No tak, tak. By, jeszcze U mamy wpisane już. Prawidłowo, tak. Złotem polskiego Bałtyku nazywamy bursztyn. Kogo chciałabyś pozdrowić? Mamę i tatę. I ciocię. I ciocię. A kto ci pomagał się połączyć z nami? Babcia. Babcia. No to babcię też pozdrowimy, co? Mhm. No tym bardziej. Babcia ma na imię? Teska. To dziękuję wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie też o tym, żeby wysłać do nas maila z informacjami, też z tym numerem telefonu, z którego dzwoni, żebyśmy mieli taki znak rozpoznawczy, że to właśnie ty rozwiązywałaś naszą krzyżówkę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kropelka radości, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nazywam się Mateusz. Mateuszu, witam cię. Ile masz lat? 10. Rozwiązałaś krzyżówkę już z nami? Nie. Gratuluję, pierwszy raz. No to próbujemy się zmierzyć. Które ty wybierasz hasło dla siebie? Może być 10. Dziesiątka. No i zajęta, no niestety. Janek wcześniej telefonował, więc Mateuszu, musisz inne wybrać. Mamy 7, 8, 3, 11, 12, 13, 14. Dobra, trójka. Trójka. Popatrz, podświetlamy z góry w dół. Najwyższy szczyt Karkonoszy. Jest takie pasmo, tak jak mówimy, pasmo to są Tatry, prawda, czy Karpaty, a tu są Karkonosze. To jest takie pasmo gór w Polsce, gdzieś Wałbrzych, tamte okolice. I jak się nazywa najwyższy szczyt? Rzucamy się tym zimą. Robimy taką kuleczkę i się rzucamy nawzajem. Oczywiście ostrożnie. I jak się to, co robi te kuleczki, jak one się nazywają inaczej? Jak my je Śnieżka. Śnieżki to są, a to będzie pewnie Śnieżka jako ten najwyższy szczyt. Wpisujemy. Udało nam się rozszyfrować. To Mateuszu, kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją całą rodzinę, księdza prowadzącego oraz wszystkich księży z naszej parafii. Jaka to parafia? Pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. I w miejscowości? W Sopocie. Dziękuję bardzo. Odwzajemniam też pozdrowienia. Gratuluję ci. Udało się. Wszystkiego dobrego dla ciebie na cały dzień. Z Panem Bogiem. Bogiem. Kropelka radości, bardzo proszę. Królewa Chrysta. Zawsze i wszędzie. Ty masz na imię? Michał. Michał ministrant pewnie, co? Tak. Bo tak ładnie pozdrawiają się ministranci. Ile ty masz lat, Michale? 11. O, też już poważny kawaler. Michale, które hasło wybierzesz dla siebie? 13. Matki Bożej Fatimskiej dzień. Podświetlamy, widzisz, w poziomie. Ryba, która żyje w Polsce i to w górskich potokach, więc ona ma takie specyficzne warunki, jest taka bardzo szybka, ale też bardzo smaczna. Jak ona się nazywa? Te już mamy w środku. Dwie literki. No to ty musisz powiedzieć. PST pasowałoby, prawda? To wpisujemy? Pstrąg.
to wpisujemy go. Michale, bardzo dziękuję. Kogo pozdrawiamy, Michale? Całą moją rodzinę, tak. Pani prowadzącego, telewizję Trwam i wszystkich ministrantów z mojej parafii. Bardzo dziękuję. Jaka to parafia? Pod nazwaniem Przemienia Pańskiego. W miejscowości? Wola Zarczycka. Bardzo dziękuję, bo to ważne, prawda? Wiadomo, że takich parafii może być więcej, a tak przynajmniej wiemy, skąd ty dokładnie jesteś. Dziękuję ci. Pamiętaj też, żeby przysłać nam swój adres. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. O, dzwonek dzwoni do naszego studia. Proszę bardzo, Kropelka Radości, telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Przedstaw nam się. Mam na imię Justyna. Justyna. Ile masz lat, Justyno? 12. O, to chyba dzisiaj najstarsza jesteś. Justyno, rozwiązywałaś krzyżówkę z nami już? Tak. Udawało się? Tak. No to dzisiaj mam nadzieję też tak będzie. Które wybierasz dla siebie? Mamy jeszcze 7, 8, 11, 12 i 14. 7. 7, szczęśliwa 7. Dla ciebie podświetlamy, dla ciebie, bo teraz jeszcze jest pstrąg podświetlony, a my chcemy do 7 pójść. Duża 7. Popatrz, dużo tych literek. Czarno-biały ptak będący w Polsce symbolem wiosny. Tak czujemy, że się wiosna zaczyna, kiedy ten ptaszek się pojawia. Jaskółka. Jaskółka. Mamy 2A, więc jakaś podpowiedź była. Justynko, brawo dla ciebie. Powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić też na naszej antenie. Mamę, siostrę, brata, babcię, dziadka i ciocię. Telewizję Trwam, Radio Maryja i księdza prowadzącego i klasę. Klasę twoją, dziękuję. Jeszcze nam powiedz, twoje rodzeństwo ma na imię, bo powiedziałaś brata, siostrę. Moja siostra ma na imię Karolina, a brat Dawid. Dziękuję, pozdrawiamy. Proszę cię też, abyś wypisała do nas, czy napisała maila. Potrafisz pisać maila już? No tak. Jak nie, to pewnie ktoś pomoże. To wyślij do nas swoje dane i telefon, numer telefonu, z którego dzwonisz do nas, do studia. No i dla ciebie też będzie od nas upominek, książeczka Madzi Buczek, Moja mama z Fatimy. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Kropelka radości, bardzo proszę. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie, kolejny ministrant. Ty masz na imię? Mariusz. Mariusz, ile masz lat? 11. Też poważny. 11,5. 11,5. Bardziej 12 czy bardziej 11? No. Jeszcze chwila, co? Pół roku brakuje. Dokładnie pół roku. Mhm. No to dobrze. Mariusz, rozwiązywałeś z nami już krzyżówkę? Tak. I co, jak? I za każdym razem wygrywałem. A, no widzisz, no to dzisiaj też tak będzie, co? No, ja myślę. ja też tak myślę. No to co, spoglądamy na krzyżówkę. Mamy 7 już przed chwileczką rozwiązana. Mamy 8, 11, 12 i 14. 14. 14. No, ciekawe, czy się orientujesz. To też takie trochę przyrodnicze pytanie. Najpospolitszy polski wąż z żółtymi takimi plamami na głowie. Tak, po tym go możemy rozpoznać. I zobacz, bardzo długi ten wyraz. Mamy już N jako taka podpowiedź. Jaki to może być ten wąż, który w Polsce... Skroniec? Tak, z pytaniem czy pewnością? Z pewnością. Z pewnością, dobrze. To wpisujemy, próbujemy się zmieścić. No, gratuluję, udało się, prawda? Tak jak myślałeś, tak jest. Dziękuję, Mariusz. No. Co dzisiaj będziesz porabiał? No, dzisiaj idę do budować Lego, będę w takim tym, w galerii. Masz w galerii? No to życzę ci dobrej przygody, a powiedz jeszcze, kogo chciałbyś pozdrowić. Dzisiaj
dzisiaj chciałbym pozdrowić mamę, która jest przy mnie, moich księży z parafii świętego Włodzimierza w Warszawie. Tak. Jeszcze moich kolegów ministrantów, całą moją klasę, wszystkie moje koleżanki, kolegów, mojego tatę, który teraz pracuje i jeszcze mojego kolegę, który ma złamaną nogę, który za miesiąc zdejmuje git, mu pan, doktor, sąsiadki moje z naprzeciwka, jeszcze sąsiada takiego bardzo miłego. No to, a ty jesteś też takim miłym sąsiadem? No tak. Niech tak będzie. Wszystkiego dobrego dziś na cały dzień. Szczególne pozdrowienia dla tego kolegi. Jak on ma na imię, ten, który złamał nogę? Krystian. Krystianie, pozdrawiamy, prawda? Mhm. Trzymaj się i mamy nadzieję, że się wszystko dobrze pozrasta i wróci do sił noga. No i ty ten sam będziesz się mógł cieszyć, biegając, prawda, to tu, to tam. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo proszę, kropelka radości, telewizja Trwam. Króle nam Chrysta. Zawsze i wszędzie. O, dziś mamy szczęście na ministrantów. Ty masz na imię? Krzysiu. Krzysiu. O, nie słyszeliśmy się już jakiś czas, Krzysiu. No. Cieszę się, że... Jak zdrówko? Wszystko dobrze? Dobrze. A jak ministrantura? Też wszystko w porządku? Tak. Chodzisz pilnie na każdą zbiórkę i na mszę świętą wyznaczoną? Tak, tylko dwa razy nie byłem na majówce. Dlaczego? Bo raz nie mogłem, a drugi raz byłem na pikniku. A no to widzisz, to są takie sytuacje, nieraz tak wypadnie. No ale gratuluję ci, jeżeli tyle razy byłeś, tylko dwa razy nie. A teraz nabożeństwa czerwcowe, uda się? Tak. To dobrze. Idzie to... na pewno idę. Idziesz, no dzisiaj jeszcze pierwsza sobota miesiąca, wczoraj pierwszy piątek, jeszcze mamy oktawę Bożego Ciała. No gratuluję ci. Krzysiu, ale do sprawy oczywiście mamy krzyżówkę. Które wybierasz dla siebie hasło? Ósemka. Ósemka jest wolna, Krzysiu. Ciekawe, czy rozpoznasz, to jest miasto. Takie miasto kojarzy nam się też z legendą. Miasto znane z legendy o Mysiej Wieży. Taka Mysia Wieża tam leży nad jeziorem Gopło. Nie wiem, czy ty wiesz, jak się to nazywa. Mamy podpowiedź, bo mamy jaskółkę. To na K, a kończy się na A. Jak się nazywa to miasto? Kruszwica. O! Kruszwica, tak? Dobrze Kruszwica. Kruszwica. No dobrze, tak myślę, słyszeliśmy. Brawo, brawo, Krzysiu. Gratuluję. Kogo chciałeś pozdrowić? Mamę, babcię, dziadzia, wszystkich ministrantów i dyrektorów, klasę czwartą A i księdza prowadzącego. Krzysiu, dziękuję. Odwzajemniam twoje pozdrowienia. Miło było cię znowu usłyszeć i wytrwałości w nabożeństwach tych teraz czerwcowych. Dziękuję ci bardzo. I przyślij do nas adres swój, tak, Krzysiu? Żebyśmy wysłali do ciebie nagrodę. Dziś moja mama z Fatimy, Madzia Buczek, napisała tą książeczkę. Chcemy się nią podzielić i tobie wyślemy. Tak? Słyszysz mnie? Tak. Zrobisz tak, co? Dziękuję ci. Z Panem Bogiem. Telewizja Trwam, kropelka radości. Mam na imię Dawid. Jak? Dawid. Dawid, przepraszam. Tak nie zawsze może usłyszę. Dawidzie, ile ty masz lat? 12. Dawidzie, rozwiązywałeś krzyżówkę? Tak. Czyli zasady znasz. No niewiele mamy wyboru. 11, 12. Tylko dwa hasła jeszcze zostały. 11. 11. Dawidzie, no popatrz. Też chodzi o polskie drzewko. Występuje w Polsce drzewo o takich bardzo miękkich, delikatnych, zielonych igiełkach. No i też one opadają. Nie wszystkie igiełki opadają, a te akurat tak. Jak on się nazywa? Jak się nazywa to drzewo? Nie wiem, czy... Modrzew. O, popatrz. Modrzew. Nawet nie potrzebujesz podpowiedzi. Od razu zawalczyłeś. Kogo pozdrawiasz, tak? Ciocię, siostry. Tak się ładnie uśmiechasz do nas. Ciocie, siostry, twoje siostry rodzone? Tak.
Jak mają na imię? Karolina Justynaka. I kogo jeszcze? Jakiegoś kolegę może masz? Którego... Ja nie wiem. Księdza. Księdza jeszcze pozdrawiasz. Którego? Prowadzącego. A, że mnie. To ja też odwzajemniam. Bardzo dziękuję, że tak pod moim adresem. Dziękuję ci bardzo. Wszystkich. I wszystkich. To wszystkiego dobrego. Dobrego popołudnia też ci życzę. Z Panem Bogiem. No i jeszcze jedno hasło nam zostało. Mamy ostatni telefon. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo, słucham? Witamy cię serdecznie. Ty masz na imię? Zosia. Zosiu. Ile masz lat? 11. Zosiu, powiedz mi, jedno tylko hasło nam zostało. Już kiedyś rozwiązywałaś krzyżówkę? Nie, jeszcze nigdy. Pierwszy raz, tak? Tak. No to mam nadzieję, że nam się uda. Jak nie, to będę się starał jakoś podpowiedzieć. Znasz miasta w Polsce? Takie większe? No tak. Kojarzysz, tak? A skąd ty jesteś w ogóle? Z Mazęcowic, obok Bielska Białej. Obok Bielska Białej. No to będzie, wydaje mi się, tak po drugiej stronie Polski, bardziej na wschód. No ale próbujemy. Przyglądamy się teraz naszej krzyżówce. No i powiedz mi, tak mówi się, że to jest polski biegun zimna, że tam dosyć zimno jest. I tam jest właśnie ta miejscowość, bo chodzi o miejscowość. Suwałki? No wiesz co? Gratuluję ci. Popatrz, jeszcze nie zagrały fanfary, jeszcześmy nie wpisali. Myślałem, że będzie trudniej, wiesz? No i ostatnie hasło rozwiązane. Tak od razu wpadłaś na to? No tak. Zresztą jak patrzysz na telewizję, to tak już się rozczytujemy. No bo tam i Białystok jest, prawda, taki duży, jeszcze Ełk, ale to jest już na samym, tak najbardziej wysunięte, duże miasto. No, powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić. Mamy, tatę, braci, bo mam dwóch, dziadków, kuzynów, kuzynki, wujków, ciocie i wszystkich, którzy to oglądają. Bardzo dziękuję. Więc my też serdecznie tu ze studia pozdrawiamy. Dziękuję. Dla ciebie też moja mama z Fatimy, książeczka, którą napisała Magda Buczek. Napiszesz do nas maila, czy ktoś za ciebie? Napiszę. Napisz to. Dziękuję ci bardzo. Dobrej, pięknej soboty, bo dziś też sobota, która jest pierwszą sobotą miesiąca. Pomyślmy o nabożeństwie naszym do Matki Najświętszej, chociażby o dziesiątce, różańca. Zapraszam cię też na pielgrzymkę, dzieci. Będziesz? Nie wiem jeszcze, zobaczę. Spróbuj. 16, sobota. Nie taki pewnie dzień zajęty, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. To wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Drogie dzieci, bardzo wam dziękuję. Tak na początku trudno szło, ale widzimy, że nam się udało rozwiązać krzyżówkę. Dobrej soboty, każdej dobrej godziny, dobrej minuty. Pamiętajcie też, by być pomocnikiem Matki Najświętszej, by w waszym sercu zawsze było miejsce dla niej i dla Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Dziękuję wam za uwagę. Dobrego dnia, dobrego popołudnia.